Siemaneczko, niektórzy z was jeszcze pewnie sobie słodziutko śpią, a ekipa Wrednego już działa w terenie, w sensie jedziemy dopiero w teren. Tak jak mówiłem, wpadły oponki nowe MT, Toyo Open Country i jedziemy je przetestować. Planuję zrobić to ekstremalnie, czyli nigdzie się nie zatrzymywać, wjeżdżać wszędzie gdzie się da. No i zobaczymy co z tego wyjdzie, dopiero co pomalowaliśmy bok. Więc trzeba byłoby przytrzeć drugi, co nie? Także jedziemy na Makoszowy. Tam jest świetny teren. Ekipa Wrednego się zbiera. Plus parę jeszcze dodatkowych osób. Także mam nadzieję, że skręcimy z tego znowu jakieś fajne wideo. No i co? No pooglądacie jak upalamy, nie? Nie ma co ten. No nie ma miękkiej gry. Dzisiaj będzie ostro. Taką mam nadzieję. Popadało wczoraj, więc powinno być elegancko, błotko, mokro, czyli to co lubimy najbardziej. Zobaczymy jak sobie Pajero na MTK-ach poradzi. Na pewno spróbujemy wjechać tam, gdzie ostatnim razem nam się nie udało. Jeśli się uda, to znaczy, że albo się dobrze podszkoliłem, albo oponka robi robotę. No bo wiadomo, nie zawsze jest to sprzęt, bardzo dużo zależy od kierowcy, a ja jestem dopiero początkujący, także cały czas się uczę. Bądźcie ze mną i lecimy w teren. Tu płytko jest! Krzysiu! Czuł, tu jest płytko, także... Oh, hello! Siemano! Siema, co tam, jak tam po weekendzie? Tak, w trakcie weekendu w sumie. Dobry. Dojechaliśmy. Krzychu z Rafałem już są. Czekamy jeszcze na resztę. Nie wiem ile nas będzie dzisiaj. Dobra, jedziemy. Jest ekipa, 4 osoby, 4 samochody w sensie. Miało nas być troszkę więcej, no ale się posypało. Wiadomo, różnie w życiu bywa. I plany tam nagłe czy tam sytuacje wypadają, ale jedziemy. Jedziemy sobie w czwóreczkę. Zobaczymy co tutaj wyjdzie. Jest ZJ, jest Patrol, jest nasze Pajero i Ford Explorer. Także zobaczymy kto będzie dzisiaj najdzielniejszy. Kamerzysta się utopił. Dobra, daj jest. Co? Tu by się wodery przydały. Dajesz, dajesz. Wodę. Dobra.
Nie wiem. Naprawdę ładnie, myślałem, że gdzieś zawiśnie. Nie, powiem ci, że on sobie bardzo dobrze daje radę, kurde. No. To co ostatnio żeśmy przeszli w tych górach. No. Powiem ci. A Beskid? Beskid. W okolice Milówki? W nocy, nawet nie wiem, gdzieśmy byli. Nie wiem, ale powiem ci. Mistrzostwo świata, przeszedł na atekach. Na atekach, myśmy w papuciach poszli w góry. I my powiem ci, jeździliśmy też tym właśnie jeszcze jak mieliśmy tego Zetiota, bo tym jeszcze ani drugim nie byliśmy. To właśnie okolice Milówki, tam te góry, ścieżki zrębowe, gdzie ściągałem drewno, to tam potrafi być naprawdę gruba akcja. No żeśmy po prostu, takie były trawersy, żeśmy na tych atekach na bok żali, no. I spadliśmy. Spadliśmy no, teraz dwa jest razy. Taki jeszcze ciężki. Myślę, że gdyby nie drzewa, to byśmy padli w przepaść. No. Pan, jak ja wyglądam. Ale przeszłem to. Miałem mówić, jakie poświęcenie dla nagrania. Myślałem na początku, że może specjalnie tak zawisłeś nagranie, jakiś taki lepszy kąt. Złamała się gałąź po prostu zwyczajnie. I ten. No, ale w górach jest inaczej. Moim zdaniem przynajmniej w górach jest fajniej. Właśnie z takim znajomym byliśmy też właśnie. Zrobiliśmy pierw taki dzienny objazd, a potem zjedliśmy sobie coś i wieczorkiem pojechaliśmy. To wieczorem już była akcja, typu 2-godzinne wyciąganie jednego samochodu. Dobra, idzie za to. Stoi! Powiem wam, pierwszy test nowych opon, no przeszliśmy to jak burza. Co chwilę brzuch tarł, czułem jak brzuch trze, słyszałem to. Patrzcie, Zedio nie umie się przebić. A my, patrzcie, się cieszę, jest moc, jest dobry wybór opon. Mała awaria. W którym miejscu w momencie to wyskoczyło? No teraz, jak chcesz się bąb przytasnąć, wiesz? Właśnie trzeba zobaczyć. Jestem. A ono już klejone i tak było. No jasne. Jest dobrze? No jasne, że tak. Samochód fajnie wygląda. Nie zakupuje się zbytnio. Proszę? Nie zakupuje się zbytnio. Nie zakupuje? Ja myślę, że on jest bardzo dzielny terenowo, także... Jest bardzo dzielny terenowo, ale ja jeżdżę dalej jak BMW na glebie. No, tak, trzeba... jest dziura, omijam. Trzeba jest krawężnik pod miskę. Trzeba się przestawić. Tutaj też kierowca BMW-ki przestawił się i nie jak dobrze. Będzie dobrze. Dzisiaj nic nas nie zatrzyma. Dzisiaj gaz w podłogę i lecimy. Na razie, kurde, jestem tak zadowolony. Co, lusterko tam poszło? Nie przemokły. Co? Nie przemokły? Nie. O,
No teraz? Teraz schepnie, teraz wrócony level. Czekaj. Dobra, dobra, stop. Weź przełącz mi to. Co? Dokładnie. No? No. No nie no, tak jest na wolnym, że możesz ciągnąć. Tak nie jeszcze kręcić? Tak jest, że... No teraz? Ciągasz? Nie zwija. A nie spróbuję rozwinąć? A masz kabel? Masz ręczny pilot? A dobrze tam ma wszystko ustawione, Mirek. Mirek, objedź go i go wyciągnij. Patrol nie przetargał, ale mamy przetestowane wodery za całe 55 zł. Czy wyciągniemy patrola zakopanego w mule? Wodery się sprawdziły, wyciągarka się sprawdziła, Pajero się sprawdziło, patrol wyciągnięty, czyli teraz po raz kolejny udowodniłem, że Pajero jest lepsze od patrola. Jednakże zaraz podejmie próbę wjechania w to samo miejsce i sprawdzenia, jak Pajero sobie poradzi z naszym bagiem. Nie chcę cię zawstydzać. No a tak. Co mówisz? Co? No, ale się nie odbiera, jak jest druga próba. Wikingowie lubią pływać, prawda? Patrol się krzyżuje, a my taranujemy. Pajero to
to jest taki, odważa się to powiedzieć, lepszy patrol. Dlaczego? Dlatego, że jest troszkę bardziej uniwersalny. My tutaj w lewo skręcamy. Nie mamy sztywnych mostów. Czekaj może chwilę, ja to nagram, co? Bo będziecie się zjeżdżać z góry chyba. Nie mamy sztywnych mostów, mamy niezależne powieszenie. No już teraz nic. Nie mamy sztywnych mostów, mamy niezależne zawieszenie, co jest minusem, ale też plusem, bo jesteśmy w stanie na autostradzie jechać 140, mamy moc nad to, żeby wyprzedzać, tu jest 170 koni bodajże w tym 3.2 DID. A w terenie dajemy but i po prostu przejeżdżamy wszystko, taranujemy to i nic nas nie powstrzyma. MT-ki to był genialny wybór, na razie jestem zadowolony strasznie. Szukam tego podjazdu, na którym sobie ostatnio nie daliśmy radę, bo dzisiaj muszę go pokonać, to jest moja misja. No tam ci zawodnicy już poszli. No tak gładko, gładko i nagle taka wyrwa tam się zrobiła. Ale przynajmniej wszyscy nie jest od dołu. Taka wyrwa w jednym momencie, nie? Ale już mało. Nie omijam. My jesteśmy offroadowcami, my nie omijamy nic. Muszę sprawdzić tą wyciągarkę, czy nie nałożyć coś na nią na szybko, żeby mi tam nie zamokła. Już zamokła? Już będzie w niej woda, nie? Pięknie wygląda. Pięknie wygląda. Tak właśnie powinno wyglądać terenówka. Co tam pytacie?
Podjęcie decyzji o kupieniu i założeniu osłon to była jedna z najlepszych rzeczy, bo to wali cały czas tym podwoziem normalnie jest statek. To jest prawdziwy wikingowski statek. Dobrze, że Rafała nie ściągnęło drzewo za łeb przed chwilą na tym za głową.
nie ten, to mówię, to z pizdy, to jak przeskoczyłem, to nie tak dobiło. Uderzyłem, no. Zderzak? No, bo to jest ten metalowy zderzak, nie? Ja tego nie widziałem, ale ja tam to jest wgnieciony chyba szyba, nie? Czy on tak wyprofilowany jest? To musiał być szlak. Musiałem tym przyjechać, wiesz? I mi zatrzymać się na tym. To mi się nie stało. Co? To jest równo. Nie, to zderzę. Co? Tędy ostatnio jechali i na bara tam wisiała. Tak. I to tak głęboko. Dokładnie tak. Jest moc, ale powiem szczerze, że tak delikatnie gdzieś tam szkoda mi trochę tego samochodu tak bardzo mocno upalać. Robię to, ale no za każdym razem coś tam się delikatnego wydarzy. Wow, jaki dół. To trzeba nagrać. Ja to będę przejeżdżał. Trochę ognia. No właśnie chciałem, że ja pokażę wam, jak to się robi. Dawaj.
nie pomoże zmyć tego koloru, nie? Mówi kolega, że mam zapędę na patrolowca, czyli but w podłogę i po prostu do przodu. Mam! No co, teraz? To pierwszy na drugim brzegu. Zobaczymy, jak pod wodą sobie radzą. Można sprawdzić wodery, wyczerpać wodery. To jeszcze mogę jechać. No, natomiast tam przerwałem, mówiąc w środku samochodu, że Pajero super sobie radzi, mega frajda, ale tak delikatnie mi go szkoda mega katować i wydaje mi się, że zrobimy tą frotkę i zrobimy z niej potwora i wtedy będziemy upalać poklameczki, topić to, do tego będzie ten samochód, więc troszkę zmienia mi się myślenie i będziemy upalać wszystko. Co? Bez problemu skręca ten samochód tam, gdzie ja chcę. Jedzie po prostu tam, gdzie ja chcę. Wymiana opon. No, opona robi przeogromną różnicę. A tego terenu się nie nadaje. MT jest niebo a ziemia. Symeksy to już sobie nie wyobrażam, jak komuś chodzić. Przetorowałem. Jasne! Za pierwszym razem!
Powiem, nie nagrałem tego. Uciekł mi aparat do góry. Co ty gadasz? Za pierwszym razem to przeleciałem. Moi drodzy, Pajero. Jeszcze tego nie nagrał. Nie nagrałem. Posłuchaj, muszę to robić. Nie chciałbym nic mówić, ale uważam, że patrol jednak zrobił po prostu przejazd Pajero, żeby miało łatwiej, żeby się męczyło. Lewo to się udało. Tylko dlaczego z mojego spada błoto, a twój jest jakiś taki... Bo rozrzucił. Błoto się boi tego samochodu. Pięknie, pięknie przeszedł. Jak namawiają. Ale dobrze było. Szedł równo. Ada, siądziesz i naciśniesz tego hamulca? Bo tak trzeba. Przydałbyś. Dziś się dowiedziałem. Masz? No. Dobra, Jarek, pal to! No, Frotka niestety już nie dała rady, ale my trochę wyjechaliśmy, to było tylko na porządne kolejne. Ale wyciągareczka jest, zbiocik jest, także przynajmniej kolejną przetestujemy i widzimy, że ona działa. Frotka musi teraz kręcić kołami do tyłu i wyciągarka pomaga mu, żeby wyjechała sobie bez problemu, także ratowany, można jechać dalej. Jeszcze. Czegoś brakuje Frotce. Wydaje mi się, że to jest opona, bo jest za bardzo wygłaskana, tam cała obklejona. Może by wytargał jeszcze na koniec. Ale to jest offroad właśnie, to jest zabawa. A ten XJ-cik w środku taki ładny, kurde, aż szkoda. Czyściutki, elegancki. Ładny, ładny. Thank you.
się wydarzyło ciekawego? Nieciekawego może, tak. A jest tu teren wizja? Nie, jest w terenie. No to zawsze jak oni są, co coś się dzieje, nie? Może to po prostu musi być ktoś, kto kręci filmy na YouTube, a wtedy coś się dzieje. Nie, no. Prezent urodzinowy i akurat się zepsuło na samym początku, nie? To trzeba ewentualnie, a czy nie odpala w ogóle? Nie odpala właśnie, nie wiem co to. Albo prąd w ogóle. Ale jest prąd w ogóle, czy? Nie ma, w ogóle nie ma prądu, nie? A klima nie. Co? Chyba to z wyciągarek? No nie, tutaj od wyciągarki już do braku środka. Ale na tablicy też tak jest. Nie, jest 13 voltów ma na tym. Akumulator 13, no także no jest. Spokojnie i nawet jeszcze nie wywaliłem. Jak chirurg, kombinerki? Ale nie pociągniesz do siostro basen? Mało. Teraz pokazać, że on wszystkie narzędzia musi. Aby go obrócił. Kręcił, ale to kurwa mało. Wiecie co? To jest właśnie też offroad. To są ludzie. To mi się bardzo podoba. Przejeżdżaliśmy, zauważyliśmy nawarę, która nie była akurat z nami. Ale coś tutaj było nie tak, coś było uszkodzone, to od razu zatrzymaliśmy się i wszyscy zgodnie, bez jakiegoś narzekania, bez niczego, pobiegliśmy pomóc i po prostu nawara nie odpalała, bo gdzieś tam się spalił jakiś bezpiecznik i nie dało się dojść do tego, który, gdzie i jak. No ale tyle głów i w końcu udało się to zmostkować i zrobić tak, żeby działało, także no, nikogo nie zostawiamy z tyłu, nawet jeżeli nie są, że tak, nawet obcych. Bo jesteśmy wszyscy jedną społecznością i to jest fajne. I tak trzymajmy się ludzie. Zróbmy ten offroad taki, żeby no po prostu społeczność była świetna i pomagajmy sobie nawzajem, bo to na pewno kiedyś wróci. To kiedyś możemy być my wklejeni i też byśmy chcieli, żeby ktoś się zatrzymał i nam pomógł, dlatego pomagamy. Dobra, wiesz. Piękne jest. Zadziałało. Co byśmy teraz zrobili? Kurde, chyba ja już miałem dawać to na plejk. A wy się pomagali jakoś to, ja? Tak. Jeździmy po okolicy i szukamy tych, którzy się wkleją. W skrócie idiotów. Nie, to już twoje słowa. No. To coś nie wydaje w takim razie. Nie, wyjedziesz tutaj już? Tak, wyjedziemy. A morał jest z tego taki, żeby nie kupować wycieczek 4x4 na Grouponie. Nigdzie nie wystawiałem. To jademy, gdybyś się zawracał, czy jak? Ja bym się w ogóle zmienił. Właśnie, jakoś tak. I mi żart nie wyszedł, nie? No tak, może. Będziemy pięknie akcentem kończyć upalanie ogniskiem wspólnym. Zjemy sobie kiełbaskę, pogadamy, wymienimy jakieś tam pomysły, sytuacje, które nas dzisiaj spotkały. Potem musimy pojechać na jakąś myjnię, najlepiej 4x4 i zostawić po sobie porządek, bo po ognisku i po myciu samochodu trzeba zawsze zostawić po sobie porządek, to o tym pamiętajcie.
super dzień, super zabawa. To jest właśnie off-road, czyli upalanie, błocenie się, pokonywanie jakichś tam swoich barier, ale też ludzie, pomoc i fajna atmosfera. Auto umyte po upalaniu i pamiętajcie, żeby odżałować te dodatkowe 5 zł, jak już umyjecie sobie samochód i pozostawcie po sobie czysto, pomyjcie troszkę tą myjnię bezdotykową, jeżeli na takiej myjecie, no żeby po prostu nas ludzie z niej ganiali i żeby był porządek, no bo dla samego następnego człowieka, który przyjedzie sobie na tą myjnię, żeby było czysto, bo sami pewnie chcielibyście na czystą myjnię przyjechać. Także słuchajcie, jeżeli podobają wam się nasze odcinki, to zostawcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, napiszcie coś w komentarzu, kliknijcie dzwoneczek. No i przypominam wam o naszym Patronite, znajdziecie link w opisie. Dla każdego patrona jest od nas specjalna nagroda, czy tam specjalny jakiś prezent, żebyście też czuli, że no my was doceniamy i naszych subskrybentów oczywiście też doceniamy, także nie jest to w żaden sposób obligatoryjne. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!